najbliższe 2 lata Edyty Górniak będą w klimacie trochę wzlotów i trochę gdzieś pewnego rodzaju zatrzymań. Na pewno jeśli chodzi o sprawy finansowe, będzie bardzo musiała zweryfikować swoje sprawy, zastanowić się nad tym, jakie dalsze działania finansowe podjąć, żeby wciąż być na dobrym poziomie finansowym. Wydaje się, że jeżeli chodzi o koncerty, tego typu rzeczy, raczej będzie tego unikała i będzie chciała jakiś nowy sposób zarabiania pieniędzy wymyśleć. Wciąż będzie to związane ze sztuką, wciąż będzie to związane z muzyką i ze śpiewaniem. Natomiast no, nie będzie to moim zdaniem jakoś ściśle wiązało się z jej koncertowaniem. Na pewno w najbliższym czasie będzie bardzo mocno żywo interesować się z życiem swojego syna. Bardzo będzie chciało, żeby jemu układało się bardzo dobrze, ale chyba to nie jest ten czas, kiedy faktycznie u niego sprawy będą wyglądały zadowalająco. W związku z tym trochę to dla matki będzie pewnego rodzaju kłopotem. Widać podróże, zwłaszcza te, które wiążą się z oceanem i to już oczywiście dla Edyty. Te, które wiążą się z lataniem, z dużą wodą, za granicę, tam gdzie trzeba dolecieć samolotem, to będzie taka wersja, która bardzo jej będzie służyła, bardzo będzie z tego zadowolona. W sprawach uczuciowych myślę, że przelotnie na razie należy spodziewać się ewentualnie jakiegoś zastanowienia się nad mężczyzną, ale wydaje mi się, że jednak facet nie będzie godny jej ręki. W związku z tym chyba to jeszcze nie ten czas na układanie sobie spraw uczuciowych na zasadzie, żyli długo i szczęśliwie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o sprawy Edyty. Myślę, że czeka ją bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o finanse, o dobrobyt, o zadowolenie, o sprawy uczuciowe. Natomiast karty pokazują, że będzie to sytuacja, która ułoży się pięknie i fantastycznie daleko poza domem. Myślę, że bardziej mówimy o tym, że domem jest Polska, a sprawy uczuciowe po prostu pięknie dla niej się ułożą, gdzieś daleko od Polski. Jej, to może Los Angeles albo Azja, którą tak kocha. Bardzo możliwe, myślę, że na pewno bardziej gorące klimaty niż w Polsce. To też moim zdaniem jest takim ogromnym zadowoleniem dla Edzi, ale no, widać, że mega, mega, bardzo duże zmiany właśnie uczuciowe i też finansowe w życiu Edyty jeszcze ją czekają. Także myślę, że najbliższy rok, 2 lata jeszcze niekoniecznie będą o tym świadczyć, ale czas pokaże, że to idzie wszystko w bardzo dobrą stronę.